Areszt śledczy w Katowicach. To ostatnie miejsce pobytu Marka N., znanego pod pseudonimem Oczko. W 2000 roku sąd w Szczecinie skazał go na 13 lat więzienia za założenie i kierowanie grupą przestępczą. Pogrążyły go zeznania byłego członka grupy Rafała H., pseudonim Czarny. Teraz dodatkowo Oczko odpowiada przed sądem w Katowicach za zlecenie zabójstwa. Do tej pory nie wypowiadał się w mediach. Z nami zgodził się rozmawiać. To pierwszy telewizyjny wywiad w jego życiu. Czy pan wierzy w istnienie mafii w Polsce? Nie. Jest to wymyślona rzecz. Nie ma takiej... Nie wierzę w takie coś i... czego dowodem mogę być sam. W tym, że przypisywano mi kierowanie grupą praktycznie, nie mafią, grupą przestępczą, gdzie faktycznie mijało to się z całą prawdą i rzeczywistością. Zostałem pomówiony dlatego, że nie zapłaciłem okupu. Znaczy szantaż, nie uległem szantażowi, gdzie Czarny żądał ode mnie 500 000 marek, bo w innym wypadku będzie mnie pomawiał. Kiedy odmówiłem, właśnie mnie pomówił i na tej podstawie zostałem zatrzymany i aresztowany. Ale pomawiając mnie, nie podał żadnych konkretnych zdarzeń, faktów, którym miałbym kierować, którym miałbym zlecać, brać za nie pieniądze, gdyż artykuł 258, który mi zarzucili kierowanie, na tym polega, że korzyści majątkowej. Takich zdarzeń żadnych konkretnych mi nie przedstawiono, żadnych faktów. Efekt pracy policji i prokuratury, setki tomów akt, ekspertyzy, wizje lokalne, dowody przestępstw grupy gangsterów. Dopadnięto ich w lutym 98 roku. Uważanego za przywódcę Marka M., pseudonim Oczko, schwytano na siłowni. Po roku przed szczecińskim sądem zaczął się proces gangu. Rozprawom towarzyszyło wielkie zainteresowanie. Kamery, błyskające flesze, tłumy dziennikarzy. Zeznawało 268 świadków, w tym 25 incognito. Na ławie oskarżonych zasiadło 12 ludzi, m.in. Duduś, Ślepak, Gołąb, Gucior i Tuła. I jako ich szef sam Oczko. Jeszcze wierzył, że się z tego wywinie. Naprzeciwko groźnych przestępców stanęła drobna, ale zdecydowana kobieta. Prokurator Barbara Zapaśnik. To ona stoczyła ostatnią bitwę z gangiem. Pani prokurator, jak zaczęło się śledztwo przeciwko grupie Oczki? Bardzo prosto i niewinnie. Do naszego wydziału wpłynęło krótkie pismo, podpisane przez osobę, która była w tym momencie tymczasowo aresztowaną i już oskarżaną w swoim własnym procesie, że chce złożyć zeznania dotyczące tego, co jest jej wiadomym o działaniu zorganizowanego Zbrojnego Związku Przestępczego. To w zasadzie było wszystko. To pismo wpłynęło w maju 96 roku. Czy tą osobą Przepraszam, był Czarny? 7. Czy tą osobą był Czarny? Tak. Paradoks polegał na tym, że Czarny, który pogrążył zeznaniami Oczkę, sam był uważany za groźnego i pozbawionego skrupułów bandytę. Dobrze zapamiętał go jeden z oficerów szczecińskiej policji. Czarny był bezwzględnym przestępcą. Bezwzględność jego polegała na tym, że jeżeli kogoś bił, to bił do końca. No jeżeli już nie było potrzeby bicia tej osoby, bił ją dalej. Proces Oczki. Gdy miejsce dla świadków zajmuje Czarny, nie waha się ani chwili. Obciąża wszystkich gangsterów. Jako lidera grupy wskazuje Oczkę. Za co ty go tak nienawidzisz? Nie, to nie jest tak, że go nienawidzę, nie? Ja uważam, że nie zasłużyłem sobie na pogardę, którą on mi okazał. On mnie traktował tak jak zresztą innych, jak swoją własność, jak kogoś, kogo można bezkarnie popychać, jak kogoś, kogo można bezkarnie gnębić. Ale zapomniał, że on nie jest jedynym drapieżnikiem w okolicy. On o tym zapomniał, że inni też potrafią być przebiegli, okrutni, nawet bardziej niż on. I dlatego przegrał. Oddział dla niebezpiecznych przestępców aresztu śledczego w Katowicach.
Marek M., pseudonim Oczko, pozostaje pod ciągłym nadzorem. Dwuosobową celę kamery monitorują całą dobę. Marek M. siedzi od 98 roku, ale wciąż ma nadzieję, że los się odwróci. Nadal, jak na wolności, dba o kondycję. Ćwiczy mięśnie i wciąż utrzymuje się w fizycznej formie. W celi trzyma teczki z aktami. Analizuje zeznania tych, którzy go obciążają. Starannie przygotowuje linię obrony. Panie Marku, pan siedzi już 5,5 roku. Tak. Jak człowiek tak w odosobnieniu, w takich oddziałach dla niebezpiecznych tyle czasu przebywa, właściwie jakie emocje posiada? Czy coś go jeszcze interesuje? Bardzo cały czas przeżywam. Przeżywam to wszystko tak, jakby to trwało. Przez całe i noce, i dnie przeżywam to bardzo, że zostałem po prostu skazany na fałszywych, na pomówieniach. Pomówieniach skruszonych przestępców w cudzysłowie, którzy sami nadokonywali dużo przestępstw i chcąc uniknąć kary lub ją pomniejszyć, pomówili mnie czy inne osoby przez to, żeby wyjść szybciej na wolność lub uniknąć kary. Czy kiedykolwiek przyłapała pani Czarnego na kłamstwie? Ani jednego razu nie było takiego ustalenia, takiego sprawdzenia, z którego wynikałoby, że ten świadek kłamie. Czy przed wręcz sądem? Przeciwnie, powiedziałabym, że momentami byłam zdumiona, że podawał takie okoliczności, i żeby je potwierdzić, następnie musiałam wykonywać bardzo trudne, czasochłonne, przemyślne sprawdzenia, żeby potwierdzić lub nie to, co on mówi. No i po wykonaniu tych bardzo żmudnych, czasami trudnych czynności okazywało się, że to, co powiedział, jest naprawdę daleko idącą prawdą. Szczecin, centrum miasta. Dziennikarze Ewa Ornacka i Piotr Pytlakowski czekają na Artura R., pseudonim Tuła. Podczas procesu grupy Oczki był jednym z oskarżonych. Podobnie jak Czarny, zdecydował się współpracować z prokuraturą. Zeznawał i obciążał innych. Dzięki temu dostał złagodzony wyrok, 2 lata i 9 miesięcy więzienia. Teraz jest już wolnym człowiekiem. Chcemy zadać mu kilka pytań. Jeszcze nie wiemy, czy zgodzi się na nie odpowiedzieć. Za co pana posadzili na ławie oskarżonych? Ja pamiętam, jak pan mówił na procesie, żyje z własnego sprytu. Skąd taki wybór? Czy to świadome, czy to życie zmusiło pana? Co się człowiekowi opłaca, a co się nie opłaca? I kiedy człowiek dochodzi do takich wniosków? Co czy to, że jest znalazł, tak. Ważne, a co jest nieważne? Tuła wybrał milczenie. Czy dlatego, że nie chce się narażać? Wciąż mieszka w Szczecinie. Tamta sprawa już przyschła. Po co nowe kłopoty? Leszek Piotrowski, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, jest dzisiaj adwokatem, obrońcą Marka M. w katowickim procesie. Marek M., pseudonim Oczko, w swoim procesie szczecińskim, gdzie został skazany na 13 lat, właściwie przegrał poprzez zeznania świadków, ale to nie byli świadkowie koronni, bo wtedy jeszcze tej instytucji nie było. Czy Marek M. jest jakąś ofiarą szczególnej zmowy? Marek M. może być niewinną ofiarą zmowy. Oczywiście, że tak może być. Może tak być, że jego chciano pognębić w sposób absolutny i go podłączono do sprawy, z którą nigdy nie miał nic wspólnego i nie powinien na jednej ławie oskarżonych zasiada tam, gdzie obecnie zasiadł. To ciało Wiktora Fiszmana, rezydenta mafii białoruskiej w Szczecinie. Został zastrzelony w 97 roku. Według prokuratury zleceniodawcą tej zbrodni miał być Oczko. Motyw? Gangster z Białorusi za bardzo wchodził mu w drogę. Pan właśnie przy każdej okazji wykrzykuje o niesprawiedliwości i o tym, jak świadkowie koronni pana osaczają i kłamią. Ale właściwie można odnieść wrażenie, że pan jest bezsilny w tym krzyku. Tak, jestem bezsilny. A dlatego, że żeby ci świadkowie koronni, żeby to przemawiały za tym dowody, ta bezsilność jest najgorsza, gdyż fakty zaprzeczają temu.
A kiedy się wskazuje na fakty, fakty są po prostu pomijane, a tylko słowa świadków koronnych, tych skruszonych przestępców, one z tego, co już zaznaczyłem, mają stempel wiarygodności i one już wchodzą przez to z taką domniemaniem wiarygodności, która taką można zauważyć, domniemanie wiarygodności, kiedy już ta osoba wchodzi. On przyznając się do jakiegoś czynu, który rzeczywiście popełnił, przez to, dajmy na to, że się uwiarygadnia, może dowolne osoby sobie wziąć, przypisywać do przestępstw. Dowolne, gdyż on już się do tego przyznał. I to jest podkreślane przez sąd, czy przez innych, czy przez prokuratora, że świadek, czy tam oskarżony, który idzie na ten 60, obczernia sam siebie. To jest no kompletnie, on się nie obczernia, on tutaj korzysta z tego. On chce zyskać na tym, że obczernia, że on to daje taką po prostu, że proszę, to zrobiłem przy tego, ale obciążam przy tym, że tą swoją winę minimalizuje. Marek w okresie od 1993 roku, daty bliżej nieustalonej, do lutego 1998 roku włącznie, zorganizował w Szczecinie związek przestępczy o charakterze zbrojnym, a następnie kierował tym związkiem w ten sposób, że ustalał zasady funkcjonowania związku, wydawał polecenia, żądał informacji, przejmował i dzielił zyski osiągane z dokonywanych przestępstw, wyrażał zgodę na prowadzenie określonej działalności przestępczej, wyznaczał kary, których wykonanie egzekwował, jak również udzielał pomocy finansowej i prawnej członkom związku, którzy zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Rok 1997. Oczko jest obserwowany przez policję. Jego ludzie zachowują się swobodnie. Szczecin należy przecież do nich. To Tuła, wtedy jeszcze lojalny członek grupy, lubił pokazywać się w towarzystwie ładnych dziewczyn. Gangsterzy wcale się nie kryją. Pewni bezkarności obnoszą się z bogactwem. Jeżdżą drogimi samochodami. To okres, kiedy w Szczecinie dochodzi do częstszych porwań biznesmenów. Może ci mężczyźni właśnie przygotowują kolejny napad. Czasem trzeba się też zabawić. Bywają w szczecińskich lokalach. Są tu dobrze znani. Życie towarzyskie kwitnie. To życie towarzyskie przede wszystkim było oparte na takich relacjach w męskim gronie. Zdarzały się też przypadki, że spotykaliśmy się z żonami, z dziewczynami, ale tego było niewiele. Jakieś takie wyjazdy na weekend. Ale mówię, tego nie było sporo. Generalnie faceci spotykali się w swoim gronie, no i rozmawiali o męskich sprawach. Złote czasy, prawdziwa beztroska. W męskim gronie panował prawdziwy luz. Pot wylany na siłowni opłacił się. Koledzy potrafili docenić rzeźbę. Nagrodą był ich podziw. Generalnie faceci spotykali się w swoim gronie, no i rozmawiali o męskich sprawach. A takie spotkania to co? Wódka, narkotyki? Zdarzały się narkotyki, alkoholu raczej nie było dużo, ale zdarzały się narkotyki bardziej. Męskie sprawy to jakie? No wiadomo, no. Pieniądze, kobiety, przemoc, interesy jakieś. A rozmawia się o filmach, książkach? Nie, raczej nie. O filmach chyba, że gangsterskich. Na czym byłeś stary ostatnio w teatrze? Nie, nie, takich nie. Do teatru nikt z nas nie chodził. Typowa impreza środowiskowa. Czym najłatwiej zabłysnąć? Zabawa przemienia się w swoisty konkurs na Mistera Szczecina. Chłopcy się nie krępują. Mają jak w banku, że nikt nie zaprotestuje. Są w mieście znani, budzą strach. Kto miałby się odważyć, aby zwrócić im uwagę? To my tu rządzimy, to nasz teren. Niesie ich sukces. Takim jak oni pozwala się na więcej. Policja trzyma się z daleka. Nie reaguje nawet na najdziksze wygłupy. Nie reaguje, bo jeszcze jest słaba. Im oni mocniejsi, tym świat wokół bardziej bezsilny. Ale to się niebawem zmieni. Bohaterowie tych ujęć zejdą ze sceny. Przegrani trafią na ławy oskarżonych. Jednej nocy w lutym 98 roku aresztowano w Szczecinie 54 osoby. Potem procesy, wyroki, pobyt w kryminale. Cena, jaką trzeba zapłacić za czas, kiedy świat leżał u ich stóp.
Człowiek nie potrafi odróżnić gangstera debila od gangstera niedebila, gangstera groźnego od gangstera niegroźnego. Ale ja patrzę na to jako człowiek, który działał w tym, który to w pewnym sensie organizował i który beknął za to. I który widział, jak to się wszystko rozsypało. Jak domek z kart. Nasz gang był jak firma w socjalizmie, a my powinniśmy być jak firma w kapitalizmie. No. Po 65 rozprawach przeprowadzonych w okresie od 13 maja 1999 roku do 14 grudnia 2000 roku, przesłuchaniu bezpośrednio na rozprawach około 200 świadków, odczytaniu około 100 protokołów zeznań świadków jawnych, ujawnieniu dokumentów znajdujących się w 123 tomach akt w procesie, który media uznały za jeden z największych w Polsce. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Po rozpoznaniu na 65 rozprawach w dniach od 13 maja 1999 roku do 14 grudnia 2000 roku sprawy Marka z domu pseudonim Oczko, prezes, dyrektor. 13 lat pozbawienia wolności oraz 520 stawek dziennych grzywny, licząc każdą ze stawek po 500 zł. Oskarżonemu 13 lat pozbawienia wolności, oskarżonemu 12 lat pozbawienia wolności, oskarżonemu 9 lat pozbawienia wolności, oskarżonemu 8 lat pozbawienia wolności, oskarżonemu 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, oskarżonemu 6 lat pozbawienia wolności, oskarżonemu 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Porażką w tym postępowaniu było to, że nie udało się ujawnić majątku oskarżonych. To jest wielka porażka tego postępowania. W ramach tej sprawy udało się tylko ujawnić, że Marek główny oskarżony posiadał działkę przylegającą do tej działki, na której stał dom, w którym mieszkała jego konkubina i syn, a który to dom należał do koleżanki tejże konkubiny. Tyle udało się ujawnić. W ostatnich latach za kraty trafiło kilkadziesiąt osób uważanych za mafijnych bossów. Ale organa sprawiedliwości nadal nie potrafią odebrać gangsterom nielegalnie zdobytego majątku. Ten dom pod Warszawą nie należy do Marka M., pseudonim Oczko, chociaż policja twierdzi, że to jego inwestycja. To on miał wybudować tę willę, korzystać z siłowni i pływać w basenie. Oficjalnie hipoteka opiewa na kogo innego, a prokuratura nie potrafiła dowieść, że jest inaczej. Czy według pana w ogóle istnieje w Polsce coś takiego jak przestępczość zorganizowana? Czy pan wierzy w istnienie którejkolwiek z tych? Ja, trudno mi wypowiadać, wierzę. Ja mogę opowiedzieć o sobie. Mi zarzucono i czegoś takiego nie było. Mnie zrobiono po prostu medialnie, z jakimś szefem grupy, opisano. I tylko wyłącznie na tej podstawie. Nie ma, znowu ja nie kierowałem i tylko do siebie mogę się odnieść, że nie ma żadnych podstaw. Nie ma żadnych tych, żebym ja po prostu kierował taką grupą. Sąd w Szczecinie nie dał mu wiary. Uwierzył zeznaniom Tuły i Czarnego. Wyrok jest już prawomocny, bez odwołania. Teraz Oczko broni się w kolejnym procesie. Czy tym razem przekona skład sędziowski, że nie zlecił zabójstwa? On wierzy, że tak. Że jego prawda jednak będzie na wierzchu. Kochanie tylko siebie. To było główne źródło porażki. Bo gdyby szef tej grupy nie widział tylko siebie, a widział swoich ludzi, to myślę, że tak łatwo nie udałoby się w tak krótkim czasie od wszczęcia postępowania do wydania wyroku zakończyć tej sprawy
sukcesem wykrywczym. Staje sobie dziad przed sądem, sądzi sprawę sędzia o ogromnym poczuciu humoru i z takim bardzo dużym luzem to prowadzący, mimo że młody człowiek, i się pyta dziada, a jaki pan ma zawód? A on na to odpowiada, medialny gangster. Na co pan sędzia powiada z powagą, sędzia Walczak. Ja nie pytam o wykonywany, a o wyuczony. Co, moi dziennikarze? Panie Henryku, jak ocenia pan pierwszy dzień procesu? Ja pierwszy, jak i ostatni. Jestem pewny na 100%, że pan prokurator pójdzie w kajdankach. Ja potrafiłem zarobić jednego dnia, nie mówię, bo różne były, ale ja się narobiliśmy całego tira sprzedać i zarobiliśmy, załóżmy, 10 000 dolarów, a nieraz pół godziny kopeczki się kopło, spadły i się zarobiło 40 000 dolarów jednego dnia. No różnie było, no. We'll be right back.